Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj zerkniemy na bałkański kocioł, używając starego historycznego porównania. Były dowcipy o tym i nadal są, jak to kolumna rozciągnięta na 60 km wojsk rosyjskich zbliża się do Kijowa. Potem przez chwilę popularne stały się dowcipy o rozciągniętej kolumnie wojsk chińskich zbliżającej się do Tajwanu, a tymczasem kolumny wojsk zbliżają się do granicy serbsko-kosowskiej. Może nie są 60-kilometrowe, ale napięcie jest. Niewielu wie, o co tam chodzi, bo sytuacja w byłej Jugosławii jest specyficzna, więc o tym dzisiaj moim i Państwa gościem, redaktor Kamil Waćkowski z redakcji Chrobrego Szlaku. Witaj Kamilu, czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. Na początku, jak zawsze, zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo, dane w opisie. To może tak, żeby zacząć od Adama i Ewy, od początku. Trzeba by przypomnieć, o co w zasadzie chodziło ze sprawą Kosowa. Od nalotów w zasadzie i od operacji, no chciałoby się powiedzieć, specjalnej operacji wojskowej NATO w 1999, aż po secesję Kosowa. No, jak patrzy się na status Kosowa to i sytuację Kosowa, to i przystawia się do tego separatystów donieckich, no to można by powiedzieć, żałośni amatorzy. No i do tego widzimy, mamy seans hipokryzji, jak na przykład minister spraw zagranicznych Litwy potępia za każdym razem Rosję i separatystów, po czym jeździ do Prisztiny i się przytula z tymi amerykańskimi marionetkami. No dokładnie, to żebyśmy przypomnieli naszym widzom, prawda, jak to jest z tym Kosowem, co to w ogóle jest za twór, bo może nie wszyscy pamiętają tę historię. To ja bym się cofnął na chwilę do średniowiecza. Kosowo było takim regionem typowo przygranicznym, gdzie ścierały się wpływy słowiańskie, serbskie z albańskimi. Kosowo odgrywało ważną rolę w kształtowaniu się państwa serbskiego. W Kosowie także odbyła się słynna bitwa w 1389 roku między wojskami serbskimi i wojskami osmańskimi, gdzie Serbowie niestety przegrali, ale zginął sułtan i tak naprawdę była to wielka bitwa. W późniejszym okresie władze osmańskie faworyzowały Albańczyków kosztem Serbów w Kosowie. Podobne zabiegi władze Imperium Osmańskiego czyniły w Bośni, gdzie prawda z części Słowian powstał późniejszy naród bośniacki, który przyjmował islam, a jednocześnie byli etnicznymi Słowianami. XIX wiek to początek zabiegów o to, żeby Kosowo wcielić do tworu albańskiego. Zresztą w XIX wieku to tak naprawdę się narodził tak na poważnie naród albański. Polecam serial Ostatni Bej Bałkanów, gdzie widać wyraźnie, jak kształtuje się naród albański, który w pewnych aspektach wychodzi w kontrze do Osmanów. W drugiej połowie XIX wieku powstała Liga Priżeńska, która zakładała zjednoczenie ziem albańskich, które obejmowałyby dzisiejszą Albanię, zachodnią Macedonię i Kosowo. Po I wojnie światowej Kosowo znalazło się w granicach Jugosławii i co warte podkreślenia, Jugosławia ta pierwsza, już w samej jej nazwie mamy do czynienia z Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Nie ma mowy o żadnych Macedończykach czy Czarnogórcach. I właśnie dopiero tak naprawdę na początku XX wieku Albańczycy mają nieznaczną przewagę w Kosowie.
jeśli chodzi o stosunki demograficzne. Serbowie w wielu aspektach są podobni do Polaków, zwłaszcza jeśli chodzi o pewną naiwność wobec Zachodu, a także na ilość wrogów, jakich Polacy i Serbowie mieli w okresie II wojny światowej, bo Polacy oprócz Niemców i Sowietów mieli jeszcze banderowców, szaulisów i różnych kolaborantów niemieckich, to Serbowie nie tylko musieli walczyć z Niemcami, ale też z Bułgarami, Chorwatami, a także właśnie z Albańczykami. I Włosi na terenie Kosowa stworzyli takie marionetkowe quasi państwo, tak zwaną Wielką Albanię. Albańczycy wstępowali do różnych formacji kolaboracyjnych z Niemcami. Jednak Serbowie w pewnej mierze wykazali się większym rozsądkiem od Polaków, bo wchodzili w różne sojusze, żeby w danym momencie ratować substancję narodową. I stąd na przykład była ta właśnie Serbia Nedicia, gdzie Ustasze czy Niemcy nie mogli dokonywać aż takich zbrodni jak na terenie Bośni czy Kosowa. I co warte podkreślenia, Serbowie w II wojnie światowej stracili około 500 000–700 000 ludzi, a Albańczycy kilkanaście tysięcy. I właśnie po II wojnie światowej ta przewaga Albańczyków w Kosowie się uwypukla. Tito generalnie był z perspektywy tego, co widzimy dzisiaj w światowej polityce, był wybitnym przywódcą. Jednak oparł stworzenie Jugosławii na takim pewnym osłabianiu Serbów, bo stworzył Republikę Macedonii i także sztuczne państwo, sztuczną republikę, jakim była wtedy Republika Czarnogóry. No ja właśnie zapomniałem dodać, że Serbowie oprócz zmagania się z Albańczykami, Chorwatami, Niemcami, to musieli się w okresie II wojny światowej zmagać z czarnogórskimi separatystami. A do tego tylko Serbska Republika w ramach Jugosławii posiadała republiki autonomiczne, bo była właśnie Wojwodina i było Kosowo, a republiki miały bardzo daleko idącą autonomię w ramach Jugosławii. W okresie właśnie jugosławiańskim Kosowo było takie bardzo zaniedbane. Wielu Serbów emigrowało do Belgradu i do dużych serbskich miast i Albańczycy zyskiwali jeszcze większą przewagę. Na początku lat 90., jak kolejne republiki ogłaszały niepodległość, także w Kosowie zaczął pojawiać się separatyzm wspierany przez właśnie Amerykanów, którzy finansowali UCK. Warto polskojęzycznym banderowcom powiedzieć, że w UCK były wpływy maoistyczne i komunistyczne, a to często jest towarzystwo, które 30 lat po upadku komuny walczy z komuną. UCK było wspierane właśnie przez Amerykanów, kraje islamskie, a także przez Albanię. Właśnie UCK zastraszało ludność serbską w Kosowie, dochodziło do aktów terroru i właśnie władze Serbii postanowiły zaprowadzić porządek. Niestety, inaczej jak dzisiaj, ówczesna Jugosławia, w praktyce Serbia, wtedy była osamotniona, bo w Rosji rządził Jelcyn, który był słabym przywódcą i pełzał przed Zachodem. Chiny nie były takie silne jak teraz. I Serbowie nie mieli szans, jak do konfliktu włączył się cały Zachód, bo separatyzm w byłej Jugosławii nie tylko wspierali Amerykanie, ale także Niemcy i Austriacy. No i doszło do interwencji NATO, do tego, że wejście NATO doprowadziło do tego, że de facto władze w Kosowie objęli terroryści z UCK
I to nawet po wielu latach to nawet były okładki gazety wyborczej, że taci to był zbrodniarz, handlarz organami. Szkoda, że tego nie pisali wtedy, jak dochodziło do tych walk. I Albańczycy po tym, jak przejęli de facto władzę w Kosowie, mieli apetyty na kolejne terytoria i w Dolinie Preszewa doszło do walk. Dolina Preszewa sąsiaduje z Kosowem i też dominują tam Albańczycy. Doszło też do walk w zachodniej Macedonii, gdzie też na mocy porozumienia ochryckiego de facto Macedonia jest państwem na pół albańskim, na pół macedońskim. No i władza Albańczyków ciągle się poszerzała w Kosowie i w 2008 roku Kosowo przy wsparciu Amerykanów, Brytyjczyków ogłosiło niepodległość. I co warte podkreślenia, o ile Krym nie uznaje, aneksję Krymu nie uznaje prawie nikt, tak samo Donieckiej Republiki Ludowej też prawie nikt nie uznaje, i wszystkie kraje Zachodu potępiają Rosję, to w sprawie Kosowa akurat na poziomie uznania tego tworu Serbia może liczyć na sojuszników w Bukareszcie, w Madrycie czy w Bratysławie. W trakcie interwencji NATO doszło do czystek etnicznych na Serbach i de facto poza takimi enklawami jak Gračanica, Strypce, to Serbowie są skoncentrowani w północnym Kosowie. Polecam widzom, jak mieliby wolny czas, żeby obejrzeli serbski film Enklawa, gdzie jest to dosyć dobrze pokazane życie tych Serbów w tych enklawach. Ale właśnie ta północna część Kosowa do rzeki Ibar, do kosowskiej Mitrowicy, de facto należała do Kosowa, ale w praktyce tam nadal Serbowie rządzili. Teren ten bezpośrednio graniczy z terytorium Serbii. I jedynie jaka jest różnica bo ja byłem akurat w Kosowie w 2010 roku. Jedyna różnica między tą Serbią właściwą, a tą północnym Kosowem jest taka, że tam jest strefa euro, ale człowiek się czuł jak w Serbii, tylko że było tak ponuro, opustoszałe budynki i coraz bardziej Albańczycy w Kosowie dążyli do tego, żeby mieć wpływ nad całym terytorium. Stąd niedawno pojawił się pomysł, żeby były zabronione serbskie tablice rejestracyjne, żeby wszyscy przeszli na te kosowskie. No i Serbowie słusznie się oburzyli na to. Doszło właśnie do pojawienia się tych barykad. Vučić ogłosił pewną taką mobilizację, po czym albańskie marionetki dostały polecenie z Waszyngtonu, żeby ten proces opóźnić o miesiąc. Czyli w zasadzie mamy teraz taki stan zawieszenia, no bo za miesiąc temat przecież wróci i bardzo mnie ciekawi, jak tutaj mogą się zachować właśnie te, jak to określiłeś, albańskie marionetki, a w zasadzie marionetki jak marionetki, ale co zrobią Stany Zjednoczone i przede wszystkim co zrobi Rosja i jej sojusznicy, bo ona na pewno będzie też w tym regionie zaangażowana. No oczywiście Rosja ma własne problemy, ale pewnie ten argument gdzieś tam się będzie intensywnie pojawiał. Musimy patrzeć szerzej niż tylko na Belgrad i Pristinę. Słynna Wyspa Węży. Dlaczego Rosjanie ją opuścili? Bo Ukraińcy dostali od Francuzów rakiety, którymi walili w tą wyspę. A dlaczego Francuzi im przekazali te rakiety? Bo Rosjanie, o ile na obszarze postradzieckim na Bałkanach Rosja doznaje klęsk, to na terenie Afryki czy Ameryki Południowej zwiększa swoje wpływy.
No i dlatego Francuzi postanowili się tutaj zemścić. I paradoksalnie na sytuację Serbów w Kosowie wpływ może mieć tempo operacji specjalnej. A to ciekawe, to ciekawe. No bo właśnie mówiłem o tych, mówiliśmy już tak gdzieś tak na marginesie o tej pewnej analogii. To jeszcze wróćmy do tego samego momentu secesji Kosowa, czyli to 2008, jeśli dobrze pamiętam. Jednostronna deklaracja niepodległości, no czyli w zasadzie tak jak to 6 lat później zrobiono w Doniecku i Ługańsku, bo na przykład przypomnijmy, że kiedy bodaj 2 lata wcześniej oddzielała się od Serbii Czarnogóra, to doszło do porozumienia między Belgradem a Podgoricą, tak, co do też progu w referendum i tak dalej, tam tak naprawdę było sfałszowane i też właśnie dzięki Albańczykom i Bośniakom Czarnogóra odłączyła się. No właśnie, bo tam była różnica chyba, próg był 55%, a wynik za był 55,5%. Więc to tak rzutem na taśmę można powiedzieć. Natomiast tutaj najciekawsze jest to, że przecież Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał, że w zasadzie secesja Kosowa była uprawniona. No i Polska też uznała Kosowo. To też jest dość ciekawe. I to też jest bardzo ciekawe, ale to co się w każdej sprawie tak naprawdę w Polsce pojawia, że obóz rządzący w Polsce po 1989 roku we wszystkim mówi de facto to samo, bo też w trakcie bombardowania Jugosławii to poza paroma posłami tak zwanej ideowej lewicy i prawicy to wszyscy byli za. Podobnie z uznaniem Kosowa, bo niektórzy mówią, bo Lech Kaczyński chciał, żeby Kosowo uznawać później i tak dalej. A według mnie to nie wynikało z tego, że Lech Kaczyński przejawiał jakieś proserskie sympatie, czy kierował się interesem narodowym Polski, a po prostu PiS poszukuje, żeby ludziom pokazać, że się czymś różnią, to poszukują jakichś takich tematów, żeby poróżnić się. A to była zwykły taki wrestling, jaki obserwujemy od wielu lat. Tutaj ciekawy aspekt, jeśli chodzi o Kosowo, bo ja tu mam przed sobą statystykę i chciałbym, żebyś to skomentował, ponieważ tak, w lutym 2018 roku, jeśli chodzi o uznanie niepodległości Kosowa, uznawało od 112 do 115 państw. Na dzień 4 września 2020 liczba ta spadła do 97 niepodległych krajów. I tu lista państw, które uznanie wycofały. Ja ją przeczytam, bo ona jest bardzo ciekawa. To jest tylko między innymi Palau, Madagaskar, Wyspy Salomona. Przypominam, Wyspy Salomona, czyli państwo, które niedawno podpisało sojusz z Chinami. Komory, Dominika, Surinam, Burundi, Papua Nowa Gwinea, Lesoto, Grenada, Republika Środkowoafrykańska, Togo, Ghana, Nauru i Sierra Leone. Tutaj przytoczyłem tą listę, dlatego że to jest państwa takie egzotyczne, które jak się okazuje są dosyć, no mają troszkę chyba więcej samodzielności aniżeli nasz Bantustan. I są to kraje, które w ostatnich latach skręciły w kierunku Chin i Rosji. A na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, bo mówi się o tym, że na jesieni będzie referendum na Zaporożu i w Chersoniu. I na przykład rodzimi atlantyści mówią, że to Rosja naciska na Vučića, żeby był w koalicji z Serbską Partią Socjalistyczną, a jej lider Ivica Dačić pochodzi z Kosowa i on właśnie wysuwał takie pomysły, żeby Kosowo po prostu podzielić. Jeśli pojawi się referendum na jesieni, czy w Donbasie, czy na Zaporożu, czy w Chersoniu, a Moskwa uzna to referendum, to możemy się spodziewać, że Vučić mimo swojego kunktatorstwa wjedzie do Mitrowicy. Czyli tutaj może też grać rolę pewnego rodzaju prężenie muskułów do wewnątrz, jak rozumiem.
Tak, bo to też jest ciekawe, bo z jednej strony serbskie elity nie pogodziły się z utratą Kosowa, z drugiej strony nie są w stanie o nie realnie walczyć. NATO ich zbombardowało, Unia skolonizowała, a ciągle by chcieli wejść do Unii. Właśnie widzimy tutaj pewien paradoks. A co jest ciekawe, serbscy liberałowie płakali, że gdyby w wyborach prezydenckich zamiast Vučića startował Putin, to miałby jeszcze większe poparcie. No to jest właśnie ciekawe, że Serbia, to jeszcze jest jeden wątek z przeszłości, który mi teraz przyszedł do głowy, bo była taka sytuacja, że chyba Vučić podpisywał w Białym Domu jakieś porozumienie z Kosowem i jak dopiero jak Trump zaczął mówić, że to prawda nowy etap tutaj na drodze do uznania Kosowa, to Vučić zaczął nerwowo przeglądać te dokumenty, które podpisał. No to jest chyba jeszcze zabawniejsze od Andrzeja Dudy, który tuż. Vučić tam siedział, mimo że był cały. No właśnie o tym chciałem powiedzieć. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że przynajmniej Vučić siedział, gdy Andrzej Duda stał. I co też warte podkreślenia, w mordowaniu Serbów i w bombardowaniach Jugosławii czynny swój udział miał zbrodniarz wojenny Joe Biden. A warto zwrócić uwagę, że Trump chciał właśnie ten problem Kosowa rozwiązać właśnie w taki sposób, że północne Kosowo trafiłoby do Serbii, a Dolina Preszewa zostałaby przyłączona do Kosowa. Takie pomysły się pojawiały. Pamiętam z ostatniej rozmowy, jednej z ostatnich rozmów na emisji, padło tam takie sformułowanie z pani Sylwii Gorlickiej, że właśnie niektóre narody państwa nie mają, a naród albański na przykład ma aż dwa państwa. No oczywiście chodziło. 2,5 państwa. A które jest pół? No w Macedonii Północnej rządzący neoliberałowie weszli w koalicję z albańskimi partiami i umowa koalicyjna przewiduje, że na 100 dni, o 100 dni końcówki rządu premierem zostanie Albańczyk, ministrem spraw zagranicznych jest Albańczyk. Ciekawie muszą wyglądać konsultacje pomiędzy ministrami spraw zagranicznych Albanii, Kosowa i Macedonii Północnej. No to może być ciekawe, ale właśnie czy nie pojawia się jakby propozycja, żeby po prostu to południowe Kosowo już przyłączyć do Albanii i w zasadzie skończyć z tą fikcją, bo Kosowo jest państwem no, sztucznym. Przecież kiedy ogłoszono niepodległość Kosowa, to ja już to mniej więcej pamiętam, te migawki telewizyjne, gdzie machano flagami Albanii i dopiero potem na gwałt wymyślano jakąś flagę w ogóle Kosowa, która się nikomu z niczym totalnie nie kojarzyła. I czy Tylko czy obie strony będą w stanie to zaakceptować? Generalnie uważam, że Amerykanie blokują jakiekolwiek takie rozwiązanie konfliktu, które byłoby jakiś podział terytorialny czy zjednoczenie tej części Kosowa z Albanią, bo w części albańskich elit jest obawa przed przyłączeniem Kosowa, bo tam jest mafia, tam są islamiści radykalni, bo o ile w Albanii jest duży ateizm, część Albańczyków jest prawosławnych czy są katolikami, to w Kosowie są tylko muzułmanie. Ale myślę, że jeśli byłaby możliwość uregulowania tego konfliktu poprzez pewne zmiany terytorialne i stworzenie szczątkowej Wielkiej Albanii, to myślę, że Albańczycy by na to poszli. No to teraz spróbujmy jeszcze pomyśleć, jak to będzie wyglądało przyszłościowo, bo najpierw jeśli chodzi o Kosowo, co tam się może stać, bo jeszcze jest jeden wątek albański, który chciałbym, żebyśmy przyszłościowo poruszyli, też dotyczy Serbów. No w zasadzie wokół Serbii się wszystko kręci, nawet jak to memy niektóre są, jak to Europejczycy rozpoznają, prawda, na Bałkanach, zbrodniarze wojenni i Kulka serbska, nie zbrodniarze wojenni, cała reszta. No ale jak to może ostatecznie wyglądać? Bo
tak naprawdę pierwszą rundę tej wojny nerwów Serbowie wygrali. Pytanie, jak będzie z kolejnymi rundami, no bo Ameryka ma trochę inne problemy obecnie. Są to te właśnie kolumny wojsk zbliżające się do Kijowa czy Tajpej i na Kosowo może już zabraknąć po prostu sił i środków. Ja bym właśnie zwrócił uwagę na te referenda, które mogą odbyć się na jesieni na Donbasie, czy w Chersoniu, czy w Zaporożu, bo dotychczas mieliśmy tak naprawdę taki jeden do jednego. Kosowo autonomiczne w ramach Serbskiej Republiki Jugosławii i Krym autonomiczny w ramach Ukrainy. A tutaj będziemy mieli do czynienia z przyłączeniem ziem, które potencjalnie przyłączenie ziem, które nie miały takiego statusu i potencjalnie przyłączenie tych ziem doprowadziłoby do tego, że inni też będą chcieli zmienić przynależność państwową. No to a propos tych zmian przynależności państwowej, bo to jeszcze z kolei druga granica Serbii od północy, to jest granica z Bośnią. Bośnia i Hercegowina jest w ogóle takim bardzo ciekawym krajem. Jak ktoś się zajmuje właśnie studiami nad ustrojem, to gorąco polecam. To jest taki system, który tak naprawdę do tej pory znaliśmy chyba tylko z jakiegoś Libanu czy innych takich. Chociaż Amerykanie jak eksportowali demokrację do chociażby Iraku, to też podobny system libański zastosowali. Tam jest kolegialna głowa państwa, jest podział etniczny właśnie na część chorwacką, serbską i bośniacką i generalnie część serbska od jakiegoś czasu już deklaruje wolę po prostu opuszczenia Bośni, no i powrotu do macierzy, bo ten kraj jest, no to całe państwo jest, tak jak już powiedziałem, sztuczne i słabo funkcjonujące. No tylko czy to się nie skończy po prostu powrotem do lat 90. i do jakiejś krwawej rozruby, no tylko że tym razem NATO będzie zajęte gdzie indziej i nie będzie mogło wysyłać, cytując znaną serbską piosenkę, czarnych bombowców. Tylko paradoksalnie w przypadku Bośni i Hercegowiny problem łatwiej jest rozwiązać, bo Bośniacy są zorientowani na Turcję, a mniej na USA, a Albańczycy na odwrót. I w formacie Ankara, Moskwa, Sarajewo, Belgrad, Zagrzeb szłoby coś ustalić, bo państwo Bośnia i Hercegowina jest sztuczne, jest upadłe, gdzie jest największe bezrobocie, korupcja, brak perspektyw, rządzone de facto przez jakiegoś urzędasa z ONZ-u. I trzeba skończyć tą fikcją i niech Bośniacy mają swoje państwo, Chorwaci niech będą w Chorwacji, a Serbowie niech będą w Serbii. Zwłaszcza, że aż do przedmieść Mostaru to tak naprawdę 98% tamtego terenu to są, mieszkają Chorwaci. A w przypadku okolic Bihaća to można by było stworzyć Republikę Zachodniej Bośni albo jakąś autonomię w ramach Chorwacji. Są różne rozwiązania, ale najlepszym rozwiązaniem jest po prostu podział i niech każdy idzie w swoją stronę. No, krótko mówiąc, prawdopodobnie ten ład ustanowiony przez bomby NATO może pójść w drzazgi, no chyba że będzie tutaj kurczowe trzymanie się tego przez inne siły europejskie. Tylko czy nawet bez Stanów Zjednoczonych, czy Europa będzie miała siły, żeby ewentualnie jakoś interweniować na Bałkanach, gdy no, rzuciła wszystkie siły na Ukrainę? Myślę, że Europa jedzie już na oparach. Potencjalny konflikt chińsko-tajwański i kolejne sankcje to totalnie by zabiły tą Europę. A ja bym zwrócił też uwagę, że
na przykład Chorwaci, mimo że są zorientowani na Niemców i na Amerykanów, to nigdy nie zamknęli sobie kanału negocjacji z Rosją, bo Andrzej Duda lubiał sobie robić zdjęcia z prezydent Chorwacji, a ona w tym samym parę dni później sobie jeździła do Moskwy podpisywać umowy handlowe. Podobnie teraz lewicowo-liberalny prezydent Chorwacji też jest jakby mniej w tym nurcie, w którym jest PiS i ich litewscy przyjaciele. No to myślę, że na razie no, mamy miesiąc czekania i chyba następny ruch należy do Prisztiny, a w Prisztynie, chyba tak to możemy podsumować, czekają na telefon z Waszyngtonu, co robić. No więc myślę, że na tym skończymy. Moim Państwa gościem był kolega Kamil Waćkowski. Dziękuję Ci bardzo, Kamilu, za rozmowę. Dziękuję również Państwu za uwagę. Zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo. Dane wszystkie są w opisie. No i to wszystko na dziś. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia w kolejnych programach.